pytanie, problem poruszony przez pana Krzewickiego, czy znalazł swój finał? Jeżeli tak, to jaki to jest finał? Bo wiem, że zajmowała się tym Komisja Rolnictwa. Chodzi o, tam kanał zgłaszany problemy z kanałem w Gminie. Proszę panie burmistrzu. Tutaj rzeczywiście bardzo dziękuję, że pan teraz przypomniał o tym. Miałem państwu powiedzieć, że wyleciało mi z głowy. Na skutek może tego poruszonego problemu przez pana Krzywickiego i na skutek naszego działania w tym zakresie Wojewódzki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej, to się tak mniej więcej nazywa, przyjął do swojego planu udrożnienie tej drogi, tego cienku od Wygnańczyc do granicy województwa w stronę Zaborówca, natomiast nie jest to ujęte w budżecie tegorocznym jako plan do realizacji. To jest pierwszy krok, oczywiście kiedy się pojawią pieniądze, będziemy mówili o konkretach, natomiast do tej pory w ogóle nie było ujmowane to w żadnych perspektywicznych planach. Na pewno to nie jest tani zabieg, chyba bieżące sprawy melioracyjne czy tam poprawy, wiemy co było w zeszłym roku, troszeczkę to przykrywają, natomiast jest to już konkret, my mamy w dokumencie, także będziemy się dalej tego pilnowali. Także mam nadzieję, nawet muszę państwu powiedzieć, no może za dużo powiem, bo również rozmawiałem z wójtem Zającem i starostą Piwońskim, bo to jest powiat leszczyński, gmina Wiego, tam dalej, oni też są tym zainteresowani, ale to musiałoby być jednocześnie, żeby zrobić to, ponieważ to otworzy szlak wodny, kajakowy na jeziora tam, ogólnie mówiąc, Breńsko, Przewęckie i dalej. Dziękuję panie burmistrzu.